Panie Marcinie, po raz kolejny dzisiaj widzimy, rozdajecie potrzebującym jabłka. Tak, dzisiaj dostaliśmy kolejną partię jabłek, prawie 22 tony. Jabłuszka rozeszły się w 1,5 godziny. To jest ostatnie właśnie, co zostało nam tutaj, że tutaj życzymy smacznego wszystkim. W każdym razie to jest nasza już kolejna taka akcja. Łącznie z dniem dzisiejszym rozdaliśmy 160 ton jabłek w naszej gminie Puck. Jabłka trafiają do najbardziej potrzebujących, do rodzin wielodzietnych, do szkół, placówek kultury, do remis strażackich. Później w klubach będą w godzinach popołudniowych te jabłuszka rozdawane i tak, żeby najbardziej potrzebujący dostali. Ci, co nie mogą dojechać, to rozwozimy sami po mieszkaniach i rozdajemy te jabłka. Bardzo rewelacyjny, bardzo szlachetny cel. Widzimy, że już długo to kontynuujecie. Na jak długo jeszcze właśnie mieszkańcy gminy Puck mogą liczyć na taką hojność? Ciężko powiedzieć, zależy od pogody. Jeśli pogoda będzie, to dopasuje nam, to jeszcze postaramy się jeszcze raz w tym roku wziąć taką porcję 22 tony jabłek. A jeśli nie, no to po nowym roku na pewno postaramy się, dopóki embargo nam na to pozwoli, bo to dzięki embargo, że jabłuszka nie idą do Rosji, trafiają do nas, bo to dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi te jabłka trafiają, to będziemy brali i zaopatrywać tutaj naszych mieszkańców. To znaczy, jak jabłuszka trafiały do najbardziej potrzebujących, często pokazywali swoje przetwory, czy nawet placki, nie placki, nieraz zapraszali nawet, czy to dzieci są zaangażowane w to i są robione i pilnujemy, żeby trafiały właśnie do najbardziej potrzebujących. Myślę, że zapasy tych jabłek starczy już na naszą całą zimę. Chciałem jeszcze dodać i podziękować od razu wszystkim, którzy pomagali nam przy rozdaniu tych jabłek. Są to zaangażowani policjanci, strażacy, wielkie kluby kultury, radni gminy Puck. Naprawdę wszystkim bardzo dziękuję za zaangażowanie i liczę na pomoc w przyszłości.